punktów widzenia na to, jak powinien wyglądać scenariusz filmu dokumentalnego, jest tyle, ile twórców, bo rzeczywiście nie ma ani formatu dotyczącego scenariusza dokumentu, ani też nie ma jakichś takich ściśle bardzo określonych zasad, jak powinno się pisać ten scenariusz. Jest to w zasadzie kwestia otwarta, ale to może być zaleta, a może też być trudność dla tych ludzi, którzy jeszcze nie robili filmów dokumentalnych, a chcieliby spróbować. To też jest tak, że z każdym tematem ten sposób jest odmienny w zależności od tego, czy najpierw zjawisko przyjdzie do twórcy, w sensie, że ta rzeczywistość zaintryguje go w taki sposób, żeby mieć potrzebę wypowiedzenia się na jakiś temat, który jest istotny, wobec którego twórca czuje się bezsilny albo który go na tyle intryguje, żeby chciał to zgłębiać przez kolejne lata. A czasami jest tak, że po prostu widzimy osobę i wiemy, że jest to tak charyzmatyczna osoba, że w zasadzie trudno jest przestać o niej myśleć i cały jakby dalszy ciąg pracy nad scenariuszem, nad preprodukcją filmu wiąże się właśnie z tym spotkaniem i to spotkanie jest na tyle nośne, na tyle intrygujące czy zajmujące, że w zasadzie napędza i twórcę i potem wszystkich innych ludzi, którzy współpracują przy filmie do tego, żeby taki film powstał, a trzeba tej energii zgromadzić na początku bardzo dużo, żeby no właśnie napisać interesujący scenariusz, żeby zainteresować podmioty finansujące taką produkcję, żeby zdobyć producenta, no i żeby jakby przenieść tę energię potem na ekran i żeby to było ciekawe dla widza. Scenariuszu filmu dokumentalnego, to co z mojego punktu widzenia wydaje się najważniejsze, to jest przede wszystkim bardzo wnikliwa dokumentacja tematu i wybranie bohatera. I w momencie, kiedy wybiera się tego bohatera, to tutaj drugim istotnym czynnikiem jest to, żeby spędzić z nim odpowiednio dużo czasu, na tyle, żeby wiedzieć, czy to rokuje nam na ciekawy, interesujący film dokumentalny i jak duża ingerencja w życie bohatera musiałaby się wydarzyć, żeby taki film no, zainteresował widza, a na ile ta sama rzeczywistość niesie nam tak obfite wydarzenia, że w zasadzie funkcją reżysera czy scenarzysty, który myślę w większości jest reżyserem potem takiego filmu, na ile ta rzeczywistość jest tak bogata, że w zasadzie można tylko postawić kamerę, obserwować i ta ingerencja nie musi być znaczna. I to oczywiście zależy, jaki temat, jakiego bohatera, jakiego rodzaju zjawiska sobie wybierzemy do filmowania, ale myślę, że w każdym temacie jest jakiś zakres, do którego momentu taki scenarzysta czy reżyser może sobie obserwować sytuację i w którym momencie fajnie by było jakby na bazie tego, co wcześniej zaobserwował, w jaki sposób zaingerował w tę rzeczywistość. I tutaj znowu wracam do tego etapu dokumentacji, bo wydaje mi się, że im bardziej ona będzie wnikliwa, im więcej czasu spędzimy z bohaterem, tym jest większa szansa na to, żeby taki bohater otworzył się przed nami, wpuścił nas do swojego życia, a co za tym idzie, informował nas o tym, nie tylko o tym, co się dzieje w jego życiu w tym momencie, ale też, żeby informował nas o swoich planach i o tym, co zamierza. I w związku z tym my jako reżyserzy czy scenarzyści wybieramy sobie te aspekty życia bohatera, które będą wiązały się z tematem, z tym zjawiskiem, które chcemy pokazać, które będą opowiadały po prostu naszą historię. Nie można filmować żywych ludzi bez dopuszczenia ich do decydowania, co ma być filmowane, a co nie. Myślę, że to jest uczciwe wobec tych bohaterów, ponieważ no, korzystamy na ich historii, no to też nie możemy ich od tej historii oddzielać jakoś w sztuczny taki sposób. No, mi się wydaje, że zawsze gra w otwarte karty z bohaterem rokuje najlepiej. Nie możemy robić niczego, co jest czymś takim, co powoduje, że bohater zostanie przez nas w jakiś sposób wykorzystany czy oszukany, no to prędzej czy później przeniesie się na film i ten brak uczciwości wydaje mi się, że no źle rokuje na powstanie fajnego, interesującego filmu. Oczywiście można się zastanawiać, do jakiego stopnia informować bohatera o tym, na czym my się chcemy skupić i w jaki sposób tę rzeczywistość widzimy, bo tutaj jest z kolei nasz autorski punkt widzenia na to, co niesie życie. Więc mi się wydaje, że
tu jakby ta uczciwość wobec bohatera jest kwestią nadrzędną, ale to nie znaczy, że bohater musi być informowany albo wręcz dopuszczany do decyzji, w jaki sposób my montujemy film i jaka będzie ostateczna wersja. Aczkolwiek po skończeniu filmu myślę, że wypada i jest to też uczciwe wobec bohatera, żeby to jemu jako pierwszemu pokazać to, jak my widzimy opowiadaną przez nas historię. Na pewno musimy pamiętać o tym, że w jaki sposób ingerujemy w życie, to po pierwsze, że przed kamerą często wydarzają się takie rzeczy, które być może bez kamery nie miały szansy by się wydarzyć, bo to na pewno takie oddziaływanie naszej obecności także występuje. No i mieć gdzieś oczywiście w tyle głowy coś takiego, żeby swoją obecnością nie zaburzać tego życia w jakiś taki znaczący sposób i żeby nie pozostawić po sobie zgliszcz w życiu bohatera. To chyba to są rzeczy oczywiste, ale warto sobie może o nich też przypominać od czasu do czasu. Ja w przypadku swoich bohaterów często nawiązuję bardzo głęboką więź, która trwa potem przez dłuższy czas, nawet po skończeniu filmu, i jest to często taka więź, która mnie bardzo wzbogaca i bardzo jakby przeradza się często w przyjaźń. I tutaj myślę, że też jest bardzo wiele różnych podejść do tego, jak traktować bohatera, bo też pamiętam takie spotkanie z Jackiem Bławutem, który opowiadał, w jaki sposób on pracuje z bohaterami i w jaki sposób ci bohaterowie filmów, które opowiadały o bardzo trudnych doświadczeniach, bo to był czy alkoholizm, czy jakieś takie trudne powroty do rzeczywistości po wyjściu z więzienia, jak ci bohaterowie korzystali z tego, że on jest tego typu otwartą osobą, w jaki sposób też wchodzili do jego życia, czasami nadmiernie, więc tu z pewnością te granice jakoś trzeba postawić, ale też mi się wydaje, że nie każdy temat wymaga tego, żeby te granice w taki sposób stawiać, bo z reguły kończy się to w taki sposób, że wszyscy na tym korzystają, zarówno reżyser, jak i bohater, i jeżeli bohater zgadza się na to, żeby wejść z kamerą w jego życie, no to tu już musi być ogromna praca wykonana wcześniej, żeby to zaufanie pozyskać, żeby właśnie taką zgodę dostać. Praca w filmie dokumentalnym z żywymi ludźmi, gdzie bierze się tak dużą odpowiedzialność za sposób pokazania, jak oni żyją, jakby co ze sobą niosą, co ich frapuje, jakiego rodzaju emocje ujawnimy na ekranie, no jest na pewno pracą bardzo związaną z pracą psychologa. Nie mówię tutaj o jakiejś pogłębionej analizie, ale na pewno trzeba zachować otwartość, wrażliwość i olbrzymią empatię, żeby też nikogo po drodze nie skrzywdzić, forsując na siłę swoje zamierzenia, które na przykład umieściliśmy wcześniej w scenariuszu. Ten scenariusz filmu dokumentalnego tworzy się w moim odczuciu przez cały czas pracy z bohaterem, tak, że on musi podlegać modyfikacjom, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co niesie życie ze sobą. Jeżeli nawet zrobimy super szczegółową dokumentację, jeżeli nawet mamy naprawdę wiele przesłanek do tego, żeby przewidzieć, jak wszystkie wydarzenia, które nas interesują, potoczą się w przyszłości, to i tak myślę, że nasza wyobraźnia może być tutaj ograniczona i rzeczywistość często potrafi zaskakiwać. Balans to jest dobre słowo, bo rzeczywiście jest szkoła Karabasza, tak, który mówił, żeby obserwować i w tę rzeczywistość ingerować tylko nieznacznie. Jest szkoła Marcela Łozińskiego, który mówił o tym, żeby tę rzeczywistość zagęszczać i prowokować takie wydarzenia, które wiemy, że występują, a na przykład gdybyśmy byli z kamerą, to musielibyśmy przy bohaterze czy przy tym zjawisku, na które kierujemy właśnie kamerę, to musielibyśmy czekać wiele lat na przykład, żeby ono się powtórzyło w związku z tym zadaniem dokumentalisty i reżysera. Jest takie kształtowanie tych wydarzeń, żeby one się wydarzyły właśnie przed kamerą. Ja myślę, że każdy sobie wybiera, w jaki sposób czerpie z jednej szkoły i z drugiej i na ile reżyseruje, na ile tylko obserwuje. I tu też myślę, że nie ma nawet jednej zasady dla konkretnej osoby, bo każdy temat, każdy człowiek, każdy bohater niesie ze sobą swoją historię i wydaje mi się, że największą sztuką jest to, żeby pozostać wobec tej historii cały czas otwartym, aktywnym i uważnym i żeby po prostu wyłapać właśnie z niej najciekawsze elementy, a jeśli tych elementów nie ma wtedy, kiedy przyjdziemy z kamerą, to żeby
te rzeczy, które wiemy, że i tak się wydarzają przeważnie, żeby je potrafić w delikatny i bardzo subtelny sposób sprowokować. Jest coś takiego, co sprawia, że od razu na początku możemy zrobić sobie taki prosty test, czy dany temat, który nas poruszył, rokuje na dobry film dokumentalny, w związku z tym, czy warto w tym kierunku iść, pisać scenariusz i starać się o całą produkcję. Wydaje mi się, i to często prowadzę tego typu rozmowy ze studentami, z którymi prowadzę zajęcia, żeby przede wszystkim bardzo często odnosić się do takiej myśli, co mnie najbardziej poruszyło w tym, o czym chcę robić film. To znaczy wracać do tego, co uruchomiło jakieś takie małe coś we mnie, co sprawia, że zainteresowałem się czy osobą, czy tematem. I potem, żeby przedstawić to w taki sposób, który nie tylko dla mnie będzie interesujący, ale też będzie miał jakieś drugie dno, będzie pokazany w jakiś nieoczywisty sposób, bo wydaje mi się, że to też odróżnia filmy dokumentalne od reportaży czy od takich newsowych bardzo materiałów wideo, żeby te fragmenty rzeczywistości, które my obserwujemy, potrafić pokazać z jakiejś nieoczywistej strony, żeby w rzeczach, które są naokoło nas, wykopać jakąś taką istotną myśl, na którą wcześniej albo nikt nie wpadł, albo po prostu, żeby ujawnić jakieś autorskie podejście do tego, co nas otacza i pokazać też swoją wrażliwość, swój punkt widzenia, bo taki właśnie autorski punkt widzenia jest, wydaje mi się, warunkiem niezbędnym każdego filmu dokumentalnego. Co do tego filmu Malarka i Złodziej, to też niesamowite było rzeczywiście to, jak ta rzeczywistość się przed tą kamerą potoczyła. I mi się wydaje, że żaden twórca nie byłby w stanie przewidzieć, że to się właśnie potoczy w tym kierunku. A co jeszcze ciekawe, mnie osobiście interesowało, w którym momencie reżyser zdecydował się na to, żeby tę właśnie historię opowiadać, bo myślę, że to nie był moment, od którego zaczyna się film tej kradzieży, tylko że przypuszczam, że to był moment, kiedy ta dziewczyna, malarka spotkała się z tym chłopakiem, który ukradł jej obraz, a potem było dopiero szukanie tego, w jaki sposób dopełnić tę historię, więc tutaj też widzimy interesujący zabieg, że w zasadzie zaczynamy film od pewnego momentu, a musimy do niego dobrać takiego rodzaju elementy nawet z przeszłości, które nam tę historię w pełni opowiedzą, więc co film to przypadek, prawda, pracy nad scenariuszem i pracy nad tym, żeby właśnie ta dramaturgia była pełna, żeby to się opowiadało i żeby widz zrozumiał, tak, początek tej historii, w związku z tym będzie mógł z zaangażowaniem śledzić to, jak ta historia potoczyła się dalej. Interesujące tutaj w tym filmie było bardzo to, że te same rzeczy są pokazane najpierw z jednego, a potem z drugiego punktu widzenia i te historie się niesamowicie dopełniały i coś, co wyglądało zupełnie tak najpierw w jeden sposób. Pamiętam tego bohatera, który siedział na kanapie podczas pierwszego malowania portretu, kiedy słyszeliśmy narrację malarki, to rodziły się jakieś myśli, a potem, kiedy widzieliśmy tę samą sytuację z jego punktu widzenia i towarzyszyła temu jego narracja, ten obraz się bardzo dopełniał. Super pomysł na opowiadanie filmu dokumentalnego. To było rzeczywiście bardzo interesujące. Teraz fantastyczne jest to, że dzięki temu, że jestem w jury festiwalu Human Dog, że tyle wspaniałych filmów przede mną i że będę mogła je wszystkie obejrzeć i to jest świetna rzecz. O konkursie scenariuszowym festiwalu Human Dog, tak, bardzo rekomenduję ten konkurs i zachęcam, żeby wziąć w nim udział. Każdy konkurs, czy na scenariusz, czy też w konkursy, które czy sesje w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, które jakby weryfikują, jak te nasze pomysły zaprezentowane jako scenariusz sprawdzają się na tle innych pomysłów, innych twórców. Oczywiście, że warto brać w tym udział, oczywiście wtedy, kiedy czujemy, że ten projekt odpowiednio w nas dojrzał, kiedy mamy zgromadzoną dokumentację zarówno w
jako tekst, ale też warto, żebyśmy postawili kamerę przed tą osobą, z którą chcemy spędzić ten czas, czy w życiu, czy potem na ekranie, żeby sprawdzić, na ile te założenia się sprawdzają, żeby zobaczyć, jak bohaterowie zachowują się przed kamerą, bo często kamera bardzo ich onieśmiela, szczególnie na początku. Stąd tak bardzo istotny jest ten czas spędzony wcześniej i przyzwyczajenie bohatera do naszej obecności, do tego, że przychodzimy z operatorem, z dźwiękowcem i żeby tak naprawdę stać się w pewien sposób dla bohaterów niewidocznym, tak? Bo to jest też cenna rzecz, jeśli uda nam się w taki sposób być obecnym w życiu bohatera, żeby ta obecność nie przeniosła się tak bardzo na ekran, to znaczy, żebyśmy byli niezauważalni i mogli obserwować to wszystko, co się dzieje z punktu widzenia kamery, ale jednocześnie tak, żeby widz nie czuł, że ta kamera jest stale obecna, żeby te sytuacje działy się niejako przed naszymi oczami bez takiej ingerencji dokumentalisty. I mówię o tym, że scenariusz i materiał wideo są tak naprawdę bardzo niezbędne jako coś, co składa się do konkursu, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dlatego że pisanie scenariusza, tak jak to już raz tutaj podkreśliłam, jest tak naprawdę pracą nieustającą podczas tworzenia filmu i ten scenariusz tworzy się na bieżąco, modyfikując te wszystkie założenia, które sobie przyjęliśmy na początku, w zależności od tego, co dostajemy od bohatera i w zależności od tego, w którą stronę nas ta rzeczywistość przed kamerą ciągnie.